Marka Nutrivi i preparaty, które tworzymy pod tą marką, są oparte o kilka kluczowych, fundamentalnych wręcz filarów. Jednym z takich filarów jest niepodleganie aktualnym modom. Jeśli coś jest modne, to my na to patrzymy krytycznie. Nie zawsze moda idzie w zgodzie z tym, w parze z tym, co jest korzystne dla naszego zdrowia. Bywa również inaczej. Czasami można odkryć coś, co jest świetne wcześniej niż zrobiła to konkurencja. Takim przykładem są adaptogeny. One są dzisiaj modne. Wszyscy chcą zażywać produkty, które poprawiają pracę naszego mózgu. My to już robimy od bardzo, bardzo wielu lat. Ale prawdziwe trendy czegoś w obszarze, co jest dzisiaj modne, odkryliśmy wiele, wiele lat temu, bo prace nasze nad peptydami, nad zastosowaniem peptydów w produktach, które mają wpływ na naszą urodę, ale później również na nasze zdrowie, rozpoczęliśmy już ponad 10 lat temu. Dzisiaj peptydy znajdziecie we wszystkich drogich, cenionych produktach na rynku, a my wyznaczaliśmy już wcześniej te trendy. Tworząc preparaty pod marką Nutrivi, opieramy się zawsze o badania naukowe. Zależy nam bardzo i wkładamy w to całą naszą energię, pasję, wiedzę. Współpracujemy z wieloma fachowcami, żeby analizować badania i wybierać takie substancje i taką synergię działania tych substancji, żeby osiągać jak najlepsze efekty, patrząc na produkt i jego działanie krótkofalowo, ale przede wszystkim w długim dystansie czasu, tak żebyście stosując nasze produkty za 10, 15, 20 lat powiedzieli, wow, to naprawdę miało ogromny sens, to mi nie dawało tylko korzyści chwilowo, ale ja widzę po długim, długim okresie czasu, że wyglądam, funkcjonuję zupełnie inaczej i czuję się też o wiele młodszy i zdrowszy niż moi rówieśnicy. Jedną z osób, z którą współpracujemy ściśle, z którą tworzymy preparaty, ale też analizujemy szereg badań, jest pan doktor Paweł Suchanek. Dzisiaj mam przyjemność z nim spędzać tutaj czas. Pawle, opowiedz nam, dlaczego wybrałeś markę Nutrivi spośród wielu marek dostępnych na rynku? W obszarze nauki pracuję od ponad 20 lat. Pracuję w Instytucie Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej w Laboratorium Badań nad Miażdżycą oraz zajmuję się pracą naukową. Zgłębiam problematykę wpływu żywienia na poszczególne parametry zdrowia, takie jak poziom cholesterolu, wartość ciśnienia tętniczego, ilość trzewnej tkanki tłuszczowej i tym podobne. To, co było dla mnie ważne, kiedy zapoznałem się z marką Nutrivi, to fakt, że została ona oparta na naukowych podstawach, że kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie to produkty i jak zostały skomponowane, mogliśmy powołać się na badania kliniczne, naukowe. Mogłem wyszukać te badania, zapoznać się z nimi, a następnie zobaczyć, czy ich wyniki znalazły odzwierciedlenie w składzie tych produktów. I przekonało mnie to, że te fundamenty marki to faktycznie nauka, badania, wiedza. A potem to przekłada się na biznes. To jest dla mnie ważne. Często z Flawiem rozmawiamy o tym, na czym się skupić w badaniach, które obszary są dla nas interesujące, a dla mnie ważne jest też to, że on mnie słucha, że o tym rozmawiamy i że on się nad tym zastanawia. A kiedy ma się możliwość realnego wpływania na kierunek tej firmy, w dobrym tego słowa znaczeniu, na podstawie dowodów naukowych, w oparciu o medycynę opartą na dowodach, to jest bardzo ważne z punktu widzenia badań naukowych. Wtedy otrzymuje się pozytywne informacje zwrotne i można wnieść nowe pomysły. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z tych nowych pomysłów przełożą się następnie na te nowe produkty. I właśnie dlatego współpracuję z marką Nutrivi. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. To jest pierwsza taka droga, pierwsza okazja do wykorzystania w ten sposób mojej wiedzy, którą zbierałem przez ostatnie 20 lat. Oprócz tego współpracuję z dietetykami i prowadzę doradztwo w zakresie odżywiania. Pracuję ze sportowcami, osobami chorymi, zdrowymi itd. To znaczy, że patrzę na kwestię odżywiania kompleksowo i właśnie tutaj pojawia się nam to słowo holistycznie. Tak samo marka Nutrivi postrzega organizm ludzki bardzo kompleksowo i holistycznie. I w tym miejscu się spotykamy, dlatego tu jestem i bardzo się cieszę z tej współpracy.